Obecnie mieszkańcy Leszna zawierają indywidualne umowy z firmami wywożącymi śmieci. W przypadku blokowisk takie procedury realizują spółdzielnie w myśl nowej ustawy śmieciowej, która wejdzie w życie w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy. Odbiorcami śmieci staną się gminy. Te z kolei wprowadzą nowy śmieciowy podatek. Będzie to około 10 zł od osoby w Lesznie, czyli w przypadku pięcioosobowej rodziny zamieszkującej nieruchomość, oznacza to miesięczny wydatek rzędu 50 zł. Dotkliwą cenę rekompensować ma fakt, że z domów będzie można pozbywać się w zasadzie wszystkiego. W tej chwili też jest to możliwe, natomiast ograniczenie jakby ilościowe jest. Jeżeli ktoś produkuje więcej odpadów niż przeciętny mieszkaniec z Leszna, może tych odpadów się pozbyć, ale musi za to zapłacić dodatkowe pieniądze albo w postaci dostawienia na nieruchomości pojemnika, albo też dokupienia worków z logo firmy wywozowej, no i wtedy te opłaty ponosi większe. Tutaj obliczymy, ile produkują wszyscy mieszkańcy odpadów komunalnych z Leszna, podzielimy to na przykład przez liczbę mieszkańców, no i wtedy statystycznie, bez względu na to, czy jeden mieszkaniec produkuje 150 kg odpadów, drugi 400 kg odpadów, ale każdy zapłaci podobną kwotę. Czy będzie można pozbywać się również na przykład gruzu? Oprócz też jedną z nowości tego systemu jest obowiązek zorganizowania przez gminę punktu odbioru selektywnych odpadów. Wtedy każdy mieszkaniec będzie mógł dowieźć w jedno, dwa lub trzy miejsca na terenie Leszna odpadów takich nietypowych, na przykład mebli, na przykład gruzu z jakichś remontów. Nowy system śmieciowych rozliczeń mógłby teoretycznie zostać wprowadzony w życie już za kilka miesięcy, ale samorząd Leszna przymierza się do zmian od lipca przyszłego roku. Działania te mają zapobiegać podrzucaniu śmieci i tworzeniu się dzikich wysypisk. Zdaniem naczelnika Karpińskiego już widać pozytywne efekty akcji śmieciowych organizowanych w mieście. Chodzi o sezonowe odbiory odpadów biodegradowalnych, czyli po prostu śmieci z ogródka. Wczorajsza akcja miała miejsce na Zatorzu. Zebraliśmy bardzo duże ilości odpadów zielonych, ponad 4 tony. Planowaliśmy w następny poniedziałek, czyli 2 kwietnia, powtórzyć tą akcję w Gronowie, ale ponieważ wczorajsza cieszyła się tak dużym powodzeniem, postanowiliśmy dołożyć jeszcze jeden pojemnik. W związku z tym w najbliższy poniedziałek, 2 kwietnia, od godziny 14 do 18, jeden pojemnik zostanie postawiony w Gronowie przy skrzyżowaniu ulicy Zagłoby i Jeziorkowskiej i drugi pojemnik przy szkole na Rynku Zaborowskim. Urzędnicy z Leszna zapewniają, że po przyszłorocznych zmianach jedno pozostanie stałe. Wszystkie śmieci trafiać będą do Zakładu Utylizacji w Trzebani. Powstał on dzięki wielomilionowym nakładom kilkunastu gmin, w tym samorządu Leszna. Nowy system będzie oznaczał konieczność zatrudnienia w magistracie nowych urzędników. Będzie to od 5 do 12 etatów. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.